Bardzo warto wystawiać się twarzą na słońce. O witaminie D oczywiście wszędzie piszą, mówią. Ja w to głęboko wierzę, że wystawianie się na słońce ma sens z tym wytwarzaniem witaminy D w skórze. I dowiedziałem się ciekawej rzeczy z wykładu pani Butenko od odżywiania roślinnego na surowo. Ona mówi, że większość komórek skóry, w ogóle większość komórek skóry z całego ciała, które wytwarzają witaminę D, jest zgromadzonych tu na obszarach wokół oczu. Także ona poleca szczególnie wystawianie twarzy na słońce, a jeśli się jest na słońcu, na to, żeby mieć te obszary wokół oczu całkowicie odkryte. Jedna rzecz, żeby ta witamina się skutecznie mogła wytwarzać w ciele. A druga, że tutaj też są czujniki natężenia promieniowania UV od słońca. Jeśli jest większe, to wtedy idzie sygnał do ciała, żeby na skórę wypuścić substancje zabezpieczające przed poparzeniami skóry. No to na logikę to ma sens. Dlaczego nie? Nie przeszkadza brać pod uwagę takich wskazówek, a może to tak jest rzeczywiście. I bardzo logiczne jest to, że w ostatnich latach dużo o nowotworach skóry mówią, piszą, spowodowanych przez przebywanie na słońcu. Jak ludzie zasłaniają te miejsca, oczy i wokół nich, gdzie są czujniki, zasłaniają okularami przeciwsłonecznymi, albo też również smarują tymi kremami z filtrami tak zwanymi, no to wtedy te czujniki nie mogą reagować i skóra ulega poparzeniu, bo ciało nie wie, że trzeba się zabezpieczyć. A ja praktykuję zawsze, jak jestem na zewnątrz, a czasami specjalnie sobie wychodzę przed dom, wystawianie twarzy na słońce. Kilka razy dziennie po kilka minut, no to już się uzbiera, czasami kilkanaście minut, czasami do pół godziny. No jeszcze trochę z obszarów czary mary. Mówi się, że światło wpadające przez oko, tam przez te warstwy wszystkie, dociera jednak trochę tego światła do szyszynki i pobudza szyszynkę, czyli różne nasze właściwości telepatyczne, intuicyjne, sprawczości w życiu, naszych myśli, afirmacji, życzeń, żądań wysyłanych w kosmos. Też może coś w tym jest. Nie przeszkadza. Z tym, że na pewno ja przynajmniej zawsze mam powieki zamknięte.
to ma się odbywać przez zamknięte powieki, żeby normalnie chronić oczy przed słońcem.